Siemano, siemano, witam serdecznie, kolejny... Co to jest za tabliczka? Tu przepraszam bardzo. Zapraszam pod ratusz na zlecenie... Zlecenia. Majtek and hater? Nie będę żadnych zleceń hatera korzystał, proszę to wybić sobie z głowy. Tutaj, prawda, odkładam tę tabliczkę na później. A ja was serdecznie witam na kolejnym odcinku z Palionowa. Dlaczego mi się drzwi przed nosem zamknęły? Co to ma być? Witam was serdecznie, widzowie. W dzisiejszym odcinku wpadłem na genialny pomysł, ponieważ słuchajcie, ja muszę wiedzieć, co hater tak naprawdę planuje na Palionowej. Ja po prostu, wiecie... Nie może być tak, że ja nie wiem, co on robi. To jest jednak taki, bym powiedział nawet, myślę, że możemy śmiało nazwać go impostorem na Palionowe. Nie do końca mu ufam, tym bardziej, że tu jakieś zlecenia. Jeszcze w ogóle zobaczmy, o co chodzi z tymi zleceniami, bo ja za bardzo nie rozumiem, o co... Oła, prawie, żebym dostał. Dobra, lecimy sobie tutaj, prawda, pod ratusz i zobaczę, co tu, co... To jest to coś? Tablica zleceń? Okej, to jest to. W firmie Majtek and Hater. Nie wiem, czy ja to firma. Tutaj można zlecić instalację oświetlenia w firmie... Ja nie potrzebuję żadnego oświetlenia, prawda? Proszę mnie tutaj, że tak powiem, nie nękać. Dobra, w dzisiejszym odcinku postanowiłem, że chcę zrobić sobie taką większą kontrolę nad hejterem, bo to jest jednak taka osoba, która tutaj, że tak powiem, dziubie, która, no, krótko mówiąc, szuka dziury w całym. Znaczy, słusznie szuka dziury, no bo ja w sumie tutaj trochę przekręty robię, ale... Ale, słuchajcie widzowie, musimy zrobić jedną, ale to bardzo ważną rzecz. Idziemy sobie dzisiaj tam do niego na chatę, korzystając z tego, że tylko ja i Emilia jesteśmy na serwerze, więc ja luz, mogę teraz sobie działać. Chcę zrobić tam gdzieś ukrytą bazę, tak żeby miał wgląd w to, co robi hater, a żeby on nie widział... Co to jest? Nie wiem, dobra, nieważne, nie chcę, później zobaczymy to. Nieważne, chcę zrobić tam sobie taką mini bazę, której będę mógł kontrolować, co tak naprawdę hater robi na Palionowie. Jakie ma zamiary i czego się możemy po nim, że tak powiem, spodziewać. Dobra, mam tutaj zielone, ja zielone tu powinienem mieć. Więc odłóżmy sobie tutaj całe nasze zielone i tak wygląda moja... O, ja tu mam TNT jeszcze? Wow, to jestem jeszcze bogatszy niż myślałem, że jestem. To jest niesamowite. Dobra, bierzemy to TNT stąd. Ono nie powinno być w tym miejscu. Ono powinno być tutaj na dole. Ja, słuchajcie widzowie, od ostatniego odcinka nic tutaj nie zrobiłem. Ja niestety, ale mam dziś, mam w ostatnim czasie tak mało czasu, że to jest totalna lipa. Tutaj nie mam nic zrobione więcej. Nie mam żadnych, że tak powiem, poukrywanych rzeczy. Gdzie tu brakuje TNT? Tu brakuje TNT, więc dołóżmy to tutaj. Nie mam tutaj zrobionego jeszcze tego przejścia. Wiem, to jest bardzo nieodpowiedzialne. Ale prawda jest taka, że między tamtym a tym tutaj niewiele się zmienia. To jest po prostu kawałek dalej. To dalej jest bezpiecznie tak jak było. Więc nic, po prostu nie zrobiłem innego, ale spokojnie, zrobię to przejście, tylko potrzebuję troszkę czasu, bo totalnie ostatnio nie mam tego czasu, to jest totalna masakra. A propos, jak już jesteśmy przy czasie, to dlaczego nie mam tego czasu? W ostatnim czasie, kurde, ile razy powiedziałem czasie w tym zdaniu, masakra. W każdym razie, w przeciągu ostatnich kilku dni po prostu mam dużo rzeczy na głowie, ponieważ mam bardzo dużo wyjazdów. Bardzo dużo wyjazdów, które są z jednej strony... odpoczynkowymi wyjazdami, ale za niedługo również zaczną się takie wyjazdy, które będą bardziej, bym powiedział, nie tyle biznesowe, co po prostu będą takie YouTube'owe, w których będziecie mogli za jakiś czas zobaczyć ich efekty. Nie będę mówił jeszcze, co to jest, pewnie za jakiś czas się dowiecie, ale to będą takie rzeczy, które będziecie mogli zobaczyć i myślę, że będą całkiem fajne i myślę, że będziecie z tego powodu zadowoleni. Z tego, co się jeszcze, co mnie czeka jeszcze na przykład, a o czym wy jeszcze nie wiecie, ale to dobra, to nieważne, to w każdym razie zobaczycie. W każdym razie nie mam tyle czasu, bo ostatnio, żeby siąść i robić rzeczy, które normalnie robiłem, dlatego też musiałem zestopować z filmami. Czekajcie, bo ja tak biegam od lewej do prawej, ja muszę sobie ogarnąć jakieś rzeczy, z czego ja chcę tą bazę zrobić. Myślę, że tą baza musi być dobrze ukryta, więc będziemy potrzebowali... Może najpierw wybierzmy miejsce, w którym to będziemy robić. Może to jest lepszy pomysł. Dobra, lecimy tam, a ja dalej kontynuuję mój monolog. Co chciałem powiedzieć? Chciałem powiedzieć, że... I uciekł mi. Co to są za lampy? Dlaczego tu w każdym miejscu są gdzieś jakieś lampy? Czy to jest właśnie to oświetlenie, które montują? Czy naprawdę ja mam zapłacić za to, że mi coś migało nad głową? Nie, dziękuję. Dobra, tu jest jakieś wyjście na górę. Tego tu nie było, ale okej. Dobra, musimy mieć wgląd na hejtera. Musimy mieć wgląd taki, żeby dobrze widzieć, co on gdzie robi, żeby to mieć dobrze wszystko skoordynowane. I teraz zastanawiam się, gdzie najlepiej. Czekajcie, bo tutaj ma okna z tej strony. Tu jest jedno okno. Na dole i tak nie widać za wiele. Krótko mówiąc, czy nam by się najbardziej nie opłacało mieć bazy gdzieś po tamtej stronie, żeby widzieć, co on tu robi? Czekajcie, muszę zobaczyć, jak to z tamtej strony wygląda. Ja muszę znaleźć swoją myśl, którą ja przed chwilą miałem, że po prostu nie mam tyle czasu i dlatego musiałem zwolnić lekko, ale spokojnie, za niedługo będzie lepiej. Co tam robi TNT? Jak ja widzę TNT, to trzeba je sprzątnąć, ponieważ jak ja widzę TNT, to dla mnie to jest czysty zarobek.
Więc ja TNT stąd biorę. Milkacz left the game, dobra, czyli już w ogóle nie ma żadnej kontroli, nikt nie będzie wiedział, co ja tu robię. To są jakieś stare rzeczy, dobra, wychodzimy stąd, to nie jest ważne. Wychodzimy tu, pyk. O, nie, stawiamy tego TNT. TNT w ogóle nigdzie nie powinno bić. Nie umiem się wypowiedzieć. Muszę się rozglądać. Dobra, czekajcie, zajmijmy się jedną rzeczą. Ja za dużo mam myśli naraz. Dobra, jakbyśmy zrobili takie coś, taką ukrytą bazę podglądową, która byłaby w tym miejscu. Czy ja stąd mam dobry wgląd na niego? No, kurczę, jakbym miał lunetę, to może i bym miał lepszy. Tylko gdzie... Ej, znowu straciłem moje sępie oko. Nie wiem totalnie, gdzie je odkładam. Ale po prostu czasem jest tak, że mam za dużo rzeczy w ekwipunku i po prostu odkładam hurtowo rzeczy. No i wychodzi na to, że gdzieś odłożyłem moje sępie oko. Ale... Powinno gdzieś tu być. Więc się szybko rozejrzę tylko. W której skrzynce... No musi być. No nie mówcie, że ja straciłem po raz kolejny moją lunetę. No nie może tak być. No co to ma być? Proszę mi oddać moją lunetę. No nie, dobra, nie mam. Nie mam lunety. Straciłem lunetę. Dalej mam nieposegregowane skrzynki. Dalej siedzę, że tak powiem, w syfie. Żyję w syfie. Jestem syfem. No i prawda... No nie mam, no nie mam. No niestety. Nie ma lunety. Straciłem lunetę, nie wiem gdzie. A, czekajcie. No nie, no tu też nie. Kurczę, gdzie ja z tą lunetę posiałem? Nie, ona na pewno gdzieś tu była. Ja po prostu jestem ślepy, jak but. Dobra, weźmy sobie fajerwerki, nam się przydadzą. No nie wierzę. Dobra, czekajcie, czy ja mam w ogóle rzeczy, żeby skraftować sobie może lunetę? Może tak będzie łatwiej. Skraftujmy sobie. Miedź tutaj jest, ale ja gdzieś miałem już przepaloną. O jeny, gdzie ja to wszystko tracę? Gdzie ja to wszystko zostawiam? To jest niesamowite. Dobra, to jest potrzebne i potrzebna jest miedź przepalona, której tutaj nie mamy. Widzę, że jest dużo miedzi, ale nie przepalonej. Ale gdzieś miałem przepaloną. No nie no, to mnie przerasta po prostu. Nie przerasta ilość skrzynek, które ja posiadam. O, jest, dobra. Pyk, pyk, tak się chyba robiło, nie? Mi się kojarzy. Dobra, stawiamy to, tu. Jest luneta, robimy nowe sępie oko. Nie wiem, tracę poprzednie, ale trudno. Sępie oko. To wszystko musi się nazywać sępie oko, bo taka jest po prostu zasada. Dobrze, że ja mam dużo tego ametystu i tej całej miedzi, więc możemy mieć z tym spokój. Dobra, dajmy sobie tak, mamy tu fajerwerki. Lecimy tu i teraz tak. Czy jeżeli ja będę w tym miejscu, załóżmy, że skitram się gdzieś tutaj, na... Dobra, na tej wysokości musimy sobie zjeść. Na tej wysokości się skitram. Czy ja mam dobry wgląd? Uwaga, robimy tak. Zoom na Optifine i zoom taki. No i w sumie widzę dużo, ale widzę co się dzieje w... Oj, tam jest jakaś szyba w ogóle tam jest niżej. Wow, ja nie wiedziałem, że tam coś jest. Dobra, no to jest ciekawe miejsce, ale czekajcie, zobaczmy jeszcze z drugiej strony, czy ja nie powinienem mieć na przykład bazy z tej strony i wtedy bym widział więcej? Chociaż z tej strony mam wgląd, oczywiście z mojego drzewa, czekajcie, czy ja tu jestem w stanie wlecieć jakoś tak elegancko, dobra, tak wlecimy na szybkości, pyk, pyk, dobra. I teraz tak, stąd mam wgląd w tamto i z lunetą również mam bardzo dobry wgląd. Czyli jesteśmy w stanie nawet bez Optifine'a dobrze tam wszystko widać, więc wgląd mamy. Z tej strony na pewno. Czy ja w tej skrzynce, w której się schowałem tego sępiego oka, ja w ogóle powinienem sobie porobić więcej tych lunet i po prostu porozstawiać je po strategicznych punktach, wtedy będę miał zawsze do nich dostęp. Dobra, ale tu raczej tego nie zostawiłem. W każdym razie, wyjdźmy sobie stąd i po prostu z tej strony nie potrzebujemy punktu obserwacyjnego, bo z tej strony ten punkt obserwacyjny mamy. Potrzebujemy punkt obserwacyjny z innej strony, czyli tak, z tamtej strony albo z drugiej strony. Tylko że jak ja będę miał z drugiej strony, to patrzcie, z tej strony widać jakby... Nie, patrzcie, ja tutaj postawiłem swoją głowę w ogóle. Nie pokazałem wam tego, ale postawiłem tu swoją głowę, ponieważ tutaj dałem taką tabliczkę. Tu powstanie kiedyś Villa Tosta, yo. Taka informacja. Może tu by warto było budować tą willę i wtedy bym widział to. A dlaczego to postawiłem? Zarezerwowałem sobie to miejsce, dlatego że ja wiem, że ja stanę się bogaczem po sprzedaniu tego TNT, więc ja tutaj będę miał pieniądze na to, żeby zbudować największą willę na Palionowie, jestem tego pewien. Ale dobra, jak patrzymy sobie w tamtą stronę, no to widzimy tak naprawdę to samo, co widzimy z tamtej drugiej strony, więc totalnie niepotrzebne. Czyli wychodzi na to, że tam najlepiej mieć, bo tamtego jeszcze nie mamy, że tak powiem, pokazanego i nie wiemy, co się z tej strony dzieje i nie wiem, dlaczego tam jest... ja nie wiem, kiedy ten zamek został przejęty, ale to już trudno, już nieważne. Dobra, czy to może być tu, to może być tu, to może być chyba tutaj. Z tej strony będziemy dużo widzieć, nie? No tak, mamy wgląd w to i mamy wgląd w to. Więc widzimy dużo, dobra, niech będzie z tej strony. Tylko teraz tak, ja bym się tam chciał jakoś wkopać w jakiś taki dobry sposób, czyli na przykład... Zróbmy to może na zasadzie... O, nie udało mi się tam wlecieć. Dobra, wykorzystajmy tą fajerwerkę, weźmy sobie już kolejne. Dobra, i teraz tak.
Dobra, musimy wlecieć. Musi tu być okno takie jakby zrobione. To jest plan. Tu musimy mieć okno. Czyli tak, rozwalmy sobie... Chcę rozwalić dirta tak, żeby nie rozwalić sobie stona, bo ja musiałbym go przepalać, a tak to... O, tutaj za tym i już możemy się zamurować dirtem i z tamtej strony nikt już nie wie, że się tu wkopałem. Dobra, i teraz tak, wykopmy się tutaj z tej... Tu zróbmy sobie takie pomieszczenie, w którym po prostu będziemy mogli sobie, że tak powiem, przykampić, przysiedzieć i przyobserwować, co tak naprawdę się dzieje. Tu zrobimy sobie taką skromną bazę. Myślę, że to nie będzie jakieś bardzo duże, to będzie po prostu taka skromna baza, o której będę wiedział tylko ja. No i z drugiej strony sobie ją zakleimy w jakiś sposób. Ja już wiem w jaki, ponieważ chciałbym to zrobić lianami. Teraz patrzcie, tu... I tu. To są trzy takie, które będą. Albo może cztery zróbmy na cztery. Tu zrobimy jeszcze w bok. Dobra, coś takiego. I tu będzie trzeba zrobić jeszcze takie... Co tu robi deska? Ojojoj. Dobra, to niebezpieczne było, bo już myślałem, że tu ktoś się kiedyś budował, ale jednak chyba to po prostu jedna deska powstała tylko. Dobra, robimy tak. I tu powstanie taki jakby... jakby to powiedzieć, taki podest, na którym będzie można stanąć i sobie tam obserwować, wiecie o co chodzi? Tutaj, o, tu, tak? I tu będziemy mieli, pum, wgląd. No to jest elegancki wgląd, tylko potrzebujemy z drugiej strony liany. Czyli tak, na razie rozwalmy sobie to, bo to nie jest nam potrzebne, a my wylećmy stąd i ogarnijmy... Tu też są te lampy, nie wiem, wszędzie są te lampy, ja nie wiem o co z nimi chodzi. Dobra, wylądujmy sobie tu i ogarnijmy liany. Tutaj widzę, że dużo nam lian zwisa z tego, z drzewa, więc ogarniemy sobie szybko nożyce. I ja gdzieś tu nożyce widziałem dzisiaj. Dzisiaj na odcinku, kurczę, jestem pewien, że widziałem nożyce, że mi się rzuciły w oczy. Tu gdzieś muszą być nożyce. Nie wierzę w to, że tak nie będzie. Proszę, żeby się nie okazało, że jestem po prostu jakiś dziwny. No nie, ja chyba jestem dziwny po prostu i mi się przewidziało. Dobra, zróbmy sobie nowe. Tylko czy ja mam żelazo? A mam, dobra. Robimy tak. Dobra, i robimy sobie pyk, pyk. Dobra, mamy nożyce i lecimy sobie szybko ściąć teraz co nieco. I teraz tak, zetniemy to, ponieważ to i tak za niedługo, że tak powiem, odrośnie. Więc weźmy sobie to po całości. O, po kolei, tak żeby zyskać jak najwięcej. To i tak sobie odrośnie zaraz. Czy tyle lian mi wystarczy? Nie, więc weźmy sobie więcej trochę. Weźmy tak. Dobra, świetnie, elegancko. Teraz tu z dołu. O, ta się ostała. Dobra, bierzemy to. Dobra, świetnie, mamy 26. Dobra, zbierzmy jeszcze tutaj z tego i będziemy, że tak powiem, gotowi. Tyle nam wystarczy na pewno, bo tam dużo nie musi być. Dobra, to jest git. Dobra, bierzemy te liany. I lecimy. Ile mamy? 37. Starczy na pewno. Uf! Dobra, tu. Musimy tak oblecieć. Dobra, i teraz tak. To odkładamy, weźmy sobie ziemniaka, zjedzmy. I robimy tak. Gdzie jest? Tu jest to wejście. I teraz musimy zrobić tutaj taką rzecz, że stajemy w tym miejscu i stawiamy liany tutaj w taki otóż to sposób. Coś takiego. I one sobie zarosną. Tu dostajemy tak, żeby jak najszybciej to zarosło. Tu robimy tak. I teraz pyk, nawet możemy tutaj zrobić... No, tak. Możemy zrobić... No nie sięgam. No! Dobra, mamy to. Pyk, pyk, pyk. Pyk, pyk. Tutaj też. I tu najważniejsze jest też to, żeby tutaj zarosło. Ponieważ jak to zarośnie, to wtedy będziemy wlatywać sobie przez te liany i nikt tego nie będzie widział. Wiecie o co chodzi, nie? Więc robimy... Czekajcie, mam pomysł. Żebyśmy już mieli zabunkrowane te okna. Zróbmy tak. I teraz bierzemy to i raz, dwa, trzy, cztery. Dobra. I teraz musimy stanąć sobie w tym... O, no nie, wypadłem. Dobra, wejdźmy tam jeszcze raz, czekajcie, muszę tam wlecieć. Patrzcie, będę sobie wlatywał w taki sposób. Pyk. No nie, ja umrę tu zaraz. Umrę. Dobra, teraz wymierzę to dobrze. Uwaga. Jest misja niemożliwa. Dobra, udało się. Będę musiał jeszcze troszkę nad tym poćwiczyć, ale spokojnie, dojdę do wprawy. I teraz rozkopujemy sobie tego cobblestone'a i jesteśmy ukryci z drugiej strony. I dlatego mamy fajnie, bo możemy i tak podglądać, co się tam dzieje, a z drugiej strony nie będzie to tak na siebie zwracało uwagi. Teraz tak, bierzemy też, stawiamy... Musimy stanąć tutaj jakby, czyli... Dobra, rozwalam to. O, ja mam silk toucha, dobra, to git. Dobra, dajemy tutaj i teraz pyk, pyk. Dobra, świetnie. Tutaj damy tak, żeby to też zarosło. Teraz to możemy rozwalić. I możemy dać tak dirta i dać tak dirta i jest już świetnie. No i teraz mamy to dobrze zabunkrowane. I teraz jak będę chciał stąd wyjść, to wychodzę tak i po prostu sobie lecę. No i git. I mamy to zrobione. Jest elegancko ukryte miejsce, tak żeby podglądać hejtera. Będziemy mieli tutaj... Czekajcie, bo ja nie wiem co tam jest, ale nie wiem, czy ja powinienem tam wchodzić. Dobra, spróbuję to zerknąć na to, póki jestem sam na serwerze. Ale ja nie wiem, gdzie jest takie zejście. Tu nie. On ma gdzieś ukryte coś. Tu jest skrzynka ukryta, to wiem, bo stąd ostatnio TNT zabrał.
Nie wiem, jak tam się schodzi niżej. On gdzieś musi mieć coś ukryte. Gdzieś jakiś przycisk? Nie wiem. Nie, no nie ma. Dobra, nie wiem. Nieważne. Na razie to olejmy. Dowiemy się tego na pewno śledząc go. Zobaczymy, czy on tam kiedykolwiek wejdzie, czy co. Dobra, tam coś jest. To jest... Tron powstał tam? O nie, nie. O nie, nie. Nie będę na to pozwalał. Nie będę na to pozwalał. Uwaga, rozwalam to. Rozwalam to. Nie będzie tu żaden tron stał. Nie ma takiej możliwości. Bierzemy to. Tu znowu jest jakiś niżej jeszcze. Co to tu się robi? Nie będzie na mojej warcie stawał tutaj, prawda, złoto. Nie będzie. Nie zezwalam na to. Dajmy tutaj tak. No i tam brakło jednego bloka, trudno. Dobra, zróbmy dalej tą naszą bazę, bo ona musi być lepiej zrobiona. Przynajmniej w środku jakoś troszkę. No widzicie, jak to wygląda. No nikt by się nie spodziewał, że tu za tym coś może być. Serio, nikt. Oła. Widziałem kobra i muszę go zabrać. Dobra, tu i teraz pyk. No nie. No nie. Dobra, niech tu muszą te liany wyrosnąć i wtedy będę mógł sobie tam wlatywać. Ale póki co mam z tym dosyć spory problem. Dobra, teraz możemy też wlatywać przez te okna w sumie. Ty, łatwiej. O kurde, prawie zginąłem. Dobra, czyli tu trzeba zrobić długi pas lądowania. Czekajcie, dobra, robimy próbny pas lądowania, uwaga. Robimy tak, robimy na środku, żeby było najłatwiej wlecieć. Pas lądowania to się nazywa. To jak na lotnisku, musi być po prostu pas startowy i pas lądowania. I teraz tak, czy będę w stanie... O dobra, no to jest znak, że tutaj już dalej nie można. I teraz robimy tak. Nie, ja tu umrę na pewno. Jestem pewien, że tu umrę. Dobra, ale trudno, ryzykujemy. Uwaga, robimy pas startowy. Dobra, nie udało się, jeszcze raz. No nie zadziałało.